żółte stroje grają 10,5 Poznań. A więc pojedynek drużyn piwnych. Jak na razie lepsi są gospodarze, którzy dotychczas nie doznali porażki. 5 kolejnych zwycięstw. W tej chwili na 14 minut i 37 sekund przed zakończeniem spotkania Bytomianie prowadzą 63-54. Zmiany po obydwu zespołach. W zespole gości na boisku z numerem 14 Wojciech Ziółko. Bytomianie rozpoczęli znakomicie to spotkanie. Pierwsze rzuty celne mieli za 3 punkty. Popisywali się nimi Antoine Jobert i Andrzej Pluta. Matthews, dobre wejście pod kosz. I 65-54, a więc przewaga 11 punktów. Taką przewagą kończyli pierwszą połowę Bytomianie, wygrywając 49-38. Trzecie przewinienie Wojciech Błoński. Paul Błońskiego. Jest to jego trzecie przewinienie. Dzisiejsze spotkanie prowadzą sędziowie pan Grzegorz Ziemblicki z Wrocławia i Jerzy Żelazkiewicz z Kłodzka. Jerzy Olejniczak, nowy trener Bobrów, objął ten zespół tuż przed inauguracją rozgrywek. Miał być trener z dawnej Jugosławii, ale nie mógł dojechać jakoś do Polski i jego miejsce zajął ten znany na naszych ligowych parkietach szkoleniowych. 14 minut pozostało do końca spotkania. Paul ataku. Drugie przewinienie Antoine'a Jobera, który pochodzi z Detroit. Imponuje rzutami za 3 punkty. Jest bardzo sprawnym rozgrywającym i dobrym obrońcą. Robinson, jedyny obcokrajowiec w szeregach 10,5 Poznań. Pluta, który jak na razie jest najskuteczniejszy w zespole gospodarzy. Jobert za 3. Jest to jego trzeci rzut w tym meczu za 3 punkty. 3 rzuty za linii 6 metrów, 25 centymetrów celne ma wśród zawodników Bobrów Pluta i 3 Jobert. Małecki rzucał. Walka pod koszem. Blumczyński. Pluta. Jobert. Matthews. Robinson wysoki, ale korytek przewyższa go 1 cm. Robinson ma 2 metry 10 cm. 2 punkty dla gości. Wojciech Ziółkowski. Wojciech Ziółkowski, 23-letni zawodnik, zdobył te 2 punkty. Wynik 68-56. Korytek wyraźnie uczynił postępy w tym sezonie. Pod nieobecność Mariusza Bacika stara się go zastąpić. Zdobywa sporo punktów. Pluta. Rzut o deskę. Bardzo efektowny. I to już 19 punkt Andrzeja Pluty w tym meczu, a wynik 70-56. Jobert. Faulowany Matthews. Trzecie przewinienie Melvin Robinson. Faul Melvina Robinsona. Jervis Matthews wykonywać będzie rzuty wolne. Matthews ma 31 lat, 2 metry 5 centymetrów wzrostu i podobnie jak Jobert
grał w kolumbijskiej drużynie ze swoim rodakiem Antoine'em Jobertem, zdobyli mistrzostwo Kolumbii. ...72-56. 16 punktów przewagi drużyny gospodarzy. Zebrana piłka przez Matthewsa. Jobert. Faul zawodnika 10,5 Poznań. Chociaż goście nie za bardzo chcą się pogodzić z taką decyzją. Przy piłce browary dyskie Bobry Bytą. Trener drużyny gości Wojciech Kiełbasiewicz protestuje. To ten pan w białej koszuli. Browary Tyskie Bobry zajmują drugie miejsce po 5 kolejkach spotkań Ekstraklasy. Mają zgromadzonych 10 punktów. Tyle samo co prowadząca Mazowszanka. Drużyna 10,5 z Poznania zajmuje 13 przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Odnieśli poznaniacy tylko jedno zwycięstwo. Rzucał Stańko. Pluta. Jobert. Znowu Pluta rzuca za 3. Długo piłka jak gdyby wahała się. Trzeba wpaść. Niewykorzystany ten rzut. Blomczyński rozgrywający dawnego poznańskiego Lecha, obecnie 10,5 Poznań. Szybki atak, Pluta, wejście pod kosz. Jeszcze Wolański, ale niedokładnie. Tak odegrał piłkę, że stracili ją bytomianie. Robinson uspokaja grę. Bury. Tomaszewski wyczekał spokojnie, aż Błoński pofrunął w powietrze. I wówczas rzucił za 2. Rezultat 72-58. 14 punktów przewagi gospodarzy. Korytek. Golański. I za 3. Artur Golański jest nowym zawodnikiem bytomskich Bobrów. Przyszedł z Peldonu Katowice. Ma 22 lata, 194 cm wzrostu. Bartłomiej Tomaszewski. Te rzuty za 3 punkty to potężny oręż w rękach koszykarzy bytomskich Bobrów. 75-60 dla gospodarza, do końca meczu 9 minut i 20 kilka sekund. Kordian Korytek. Kroki. Kroki. Zmiany są w zespołach, w zespole... Opuszcza boisko Wojciech Błoński, a wchodzi Jervis Matthews. W naszym zespole powraca do gry Jarius Matthews. Robinson. Duży wyskok. Melvin Robinson. Ładnie odchylony do tyłu, rzucił i zdobył 2 punkty. Golański. Stańko. Robinson. Tomaszewski z pół dystansu celnie. Bartłomiej Tomaszewski. Jerzy Olejniczak prosi o czas. Będziemy mieli przerwę w grze. Jobert. Luta. 10 sekund do oddania rzutu. Jobert za 3. Po raz czwarty. Dla zespołu gości. A był to czwarty celny rzut za 3 punkty tego zawodnika.
Tak więc drużyna bytomskich Bobrów utrzymuje przewagę. W tej chwili ta przewaga wynosi 11 punktów, 75-64. Asystentem Jerzego Leniczaka jest Jacek Adamczak, do niedawna koszykarz Bobrów. Browary Tyckie, Bobry Bytom w ostatnim meczu wyjazdowym w czwartek wygrały we Wrocławiu z mistrzem Polski Śląskiem Wrocław 100-95. Żober zdobył 32 punkty, Metius 27. Oni byli ojcami zwycięstwa. Pamiętajmy, że Czyszpak jest kontuzjowany. Nie ma Bacika w zespole Bobrów. Odszedł Sobacki, a pomimo tego drużyna, która do końca nie miała przecież trenera, potrafiła jakoś przygotować się i start ma wspaniały. Seria 5 fantastycznych zwycięstw. Stańko, Korytek, Żober. Za 3. 5 celny rzut Żobera. Za 3 punkty. Widać wyraźnie, że pewnie czuje się Amerykanin tu. Kalisz Bierek potrafi wykorzystać sytuacje, które mu stwarzają partnerzy i zdobywać 3 punkty. Robinson z Poznania. 81-66. Bardzo dobre zagranie Żobera do Metiusa. Ten świetnie wyszedł pod kosz i 83-66. 17 punktów przewagi. Tomaszewski faulował Żober. To jest jego trzecie przewinienie. Trzecie przewinienie, Antoine Żober. Ziółkowski. Nie ma kosza. Paul Tomaszewskiego. Drugie przewinienie. Bardzo tak więc Tomaszewski. Szansa dla gospodarzy. Zmiana w zespole gości. Oni będą wznawiali grę. Na boisko wchodzi z numerem 15 Adrian Małecki, z numerem 4. Powracają do gry w drużynie poznańskiej Małecki i Blumczyński. Ziółkowski i z 10 Andrzej Burej. Pluta. 85-66. A przewaga wzrasta. Widać wyraźnie, że bytomianie są na fali. Potrafią sobie radzić z najgroźniejszym przeciwnikiem. Zobaczymy, jak będą spisywali się, kiedy przyjdzie im grać z Mazowszanką, Nobilecem. Z Mazowszanką na własnym parkiecie 10,5 z Poznania. Ten zespół przegrał w ostatni czwartek 79-107. Ostatnie 6 minut meczu. Duża przewaga gospodarzy, którzy grają swobodnie, miażdżąc rywali celnymi rzutami za 3 punkty. Blumczyński, Stańko, Małecki. Trzypunktowy rzut Adriana Małeckiego. 85-71. Żober. 2 punkty. 87-71. Przejęcie piłki przez Korytka. Żober, szybki atak. Matthews.
Fantastyczne nagranie i Gervin Matthews popisuje się stadem w rewanżu. Podobna akcja także czarnoskórego Amerykanina Melvina Robinsona. A więc efektowna koszykówka w hali Sząbierek, a rezultat 89-73. Błąd, kropka. Tańko, dobrze zablokowany przez flutę. Tomaszewski. Paul Matthewsa. Amerykanie czasami mają pretensje do arbitrów. Przepisy uległy zmianie. Jest inna interpretacja. Stąd często niezadowolenie czarnoskórych zawodników. Po raz pierwszy wchodzi na boisko w naszym zespole boisko Przemysław Migała, który zastępuje Kordiana Korytka. 15. Przemysław Migała. Migała ma 19 lat, jest wychowankiem bytomskiego klubu. 2 metry, 2 centymetry wzrostu. Rzuty wolne Bartłowi Tomaszewski. Rzuty osobiste wykonuje Tomaszewski, pierwszy celny. Drugi również. Wchodzi do gry Wojciech Ziółkowski w miejsce Tomaszewskiego. Boisko opuszcza z numerem 5 Bartłomiej Tomaszewski. Na jego miejsce wchodzi z numerem 14 Wojciech Ziółkowski. Paul Stańki, Norbert Stańko. 13. To jest Norbert Stańko. Luta. Żober. Tym razem za 3, ale próba nieudana. Pierwsze przewinienie Przemysław Migała. Rzuty wolne wykonywać będzie Norbert Stańko, który wygląda na niewysokiego koszykarza, ale jest mężczyzną słusznego wzrostu. Ma 185 cm, ale przy rywalach i partnerach mierzących powyżej 2 metry to taki zawodnik wydaje się być małym. 89-77. 12 punktów przewagi bytomskich Bobrów nad rywalami z Poznania. Trzecie przewinienie. Paul Stańki. Paulował Żoberta. Luta. Wolnik. Matthews. Luta za 3. Celny rzut. Czwarty celny rzut. Luty za 3 punkty. W sumie rzutów z pełnego dystansu poza linii 6 metrów 25 cm mieli bytomianie dotychczas w tym meczu 10. Migała. Faulowany przez Ziółkowskiego. Rezultat 92-79. Zmiana w zespole gospodarzy. Na boisko wchodzi. Dwa rzuty wykonywać będzie Przemysław Migała. W końcówce tego spotkania trener Jerzy Olejniczak może sobie pozwolić na wprowadzanie zawodników rezerwowych. Trzeba im dawać szansę zdobywania doświadczenia. Pamiętajmy, że w Ekstraklasie po raz pierwszy gra 14 zespołów, a więc meczów będzie więcej. Trzeba także szanować siły tych, którzy przebywają najdłużej na boisku. I
Migała nie wykorzystał rzutów wolnych. Luta, wolnik, Korytek, Żober, faulowany przez Blumczyńskiego. Czwarte przewinienie, Daniel Blumczyński. Do zakończenia spotkania 2 minuty 51 sekund. Korytek bardzo ładnie, mając za sobą niemal równego wzrostem Melvina Robinsona, zdołał celnie rzucić i 94-78. Migała zebrał ładnie piłkę, Pluta, obok niego Bury. Bury fauluje. I Andrzej Pluta wykonywać będzie rzuty wolne. Drugie przewinienie, Andrzej Bury. ...96-78. Taką przewagę mają w tej chwili Bytomianie nad swymi rywalami z Poznania. Czas dla zespołu gości. Drużyna poznańska przedtem występowała pod nazwą Lech Poznań. Teraz Mazowszanka gra w AZS pod nazwą swego sponsora. Czekamy na wynik Pruszkowa. Liga koszykówki stała się ligą piwną. Poza browarami tyckimi 10,5 mamy do Ilidy. W ubiegłym sezonie poznaniacy zajęli 8 miejsce w lidze, ale w swojej historii, grając pod firmą poznańskiego Lecha, zdobyli 5-krotnie tytuł mistrzów Polski. Bytomianie dotychczas nie zdobywali korony najlepszej drużyny w naszym kraju. To nowa tablica elektroniczna, w którą wyposażono halę Trząbierek. Ta hala wymaga remontu, powinno być poprawione światło. Gospodarze, a więc władze miejskie Bytomia, mają zamiar przejąć tę halę na własność. Wówczas będzie chyba przeprowadzony remont i będą jeszcze lepsze warunki do obserwacji popisów koszykarzy tego klubu i innych zespołów, które także grywają na tym obiekcie. Kosz zdobyty przez Blumczyńskiego. Bartłomiej Tomaszewski. Tak więc wynik ulega zmianie. 96-81, 15 punktów przewagi. Widzowie spokojnie już obserwują przebieg tego meczu. Dla nikogo nie ulega wątpliwości, że Bytomianie zakończą kolejnym zwycięstwem 6. mecz w Ekstraklasie koszykarzy. Migała, wolnik, Korytek, Pluta, faulowany przez Burego. Trzecie przewinienie, Andrzej Bury. Andrzej Pluta. I po Andrzej tych celnych rzutach punktów Andrzeja Pluty, rezultat 98-81, a dorobek Pluty jest imponujący. 3 punkty. To był w sumie 30 punktów. Małecki celnie za 3 punkty. 98-84. Jest szansa na zdobycie 100. punktu. Nieporozumienie Korytka z Migałą. W zespole gospodarzy pojawi się po raz pierwszy w tym meczu Grzegorz Orzuch. A więc trener Olejniczak wysyła do boju coraz bardziej młodych koszykarzy, nieogranych, dopiero zbierających doświadczenie. 100. punkt Bobrów, 100-84. Przewaga 16 punktów na minutę. Minuta i 11 sekund przed zakończeniem spotkania.
Migała. 2 punkty tego zawodnika. 102 do 84. Małecki. Wolnik. Jedna z ostatnich akcji tego meczu. Migała ma szansę. Kosz zaliczony. Kosz został zaliczony. Pierwsze przegnienie Grzegorz Orzuk. Paulo Żoga. Rzut dodatkowy, Adrian Małecki. Entuzjazm na trybunach, hala Sząbierek, kiedy grają Bobry, zawsze jest wypełniona. Ta drużyna ma swoich gorących zwolenników, stałych sympatyków, którzy nie opuszczają żadnego meczu. I punkty zdobyte przez Grzegorza Orzoga. 104-86. Te punkty Orzoga, 18-letniego koszykarza, wzbudzają entuzjazm na widowni, a radość także wśród młodych zawodników bytomskich Bobrów. Efektowna, wysoka, wygrana gospodarnie nad drużyną 10,5 Poznań. Trzeba przyznać, że rzeczywiście start w tym sezonie Bytomianie mają bardzo dobry. Nie pamiętam tak fantastycznego początku w wykonaniu wicemistrzów Polski jak w tym sezonie. Seria 6 kolejnych zwycięstw, tak więc Bobry pozostają nadal drużyną bez porażki, wygrywając dzisiaj 104 do 86. Jerzy Olejniczak, trener Bobrów. Panie trenerze, 6 kolejne zwycięstwo to wspaniała seria. No niewątpliwie mogę już rzec w którymś momencie, że oszałamiająca. Taka seria na pewno dała nam sporo wiary, zwłaszcza, że z meczu na mecz musieliśmy toczyć ciężką walkę. 5 spotkań pierwszych w małych punktach rozliczaliśmy się od 1 do 6, ale jest w tej chwili tak jeszcze faza wstępująca. Ogromnie jestem zadowolony, zresztą sądzę, że drużyna też, i przypuszczam, że opinia bytomska, która przez sezonę miała jednak nie najlepsze nastroje, także je sobie poprawiła. To wszystko z hali Sząbierek. Dziękujemy Państwu za uwagę.